Współpraca międzynarodowa jest dla Izby oknem na świat. Jest okazją, aby porównać się z tym, jak pracują inni, aby przymierzyć się do standardów, jakie stosuje się w innych krajach czy organizacjach międzynarodowych, aby uczestniczyć w tym ogólnoświatowym obrocie, w ogólnoświatowej wymianie idei, inspiracji, doświadczeń, wiedzy. Takim pierwszym, największym, najbardziej doniosłym sukcesem, jaki Izba odniosła w zeszłym roku na tej płaszczyźnie, było niewątpliwie wyznaczenie jej na audytora zewnętrznego Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN, gdzie NIK po raz pierwszy w swojej historii została wybrana właśnie na audytora zewnętrznego organizacji międzynarodowej. Świadczy to zarówno dobrze o NIK, która spełnia standardy, które stawia się takim organom, którym pozwala się kontrolować rachunki organizacji międzynarodowych, jak również świadczy to dobrze o naszym kraju i o jego rosnącym znaczeniu w organizacjach międzynarodowych. Drugim doniosłym wydarzeniem, o którym chciałabym powiedzieć, jest uchwała, którą podjął zarząd EUROSAI w połowie roku o tym, że NIK będzie jednym z dwóch kandydatów EUROSAI do zarządu INTOSAI, czyli do tej globalnej organizacji. To też będzie po raz pierwszy w historii, że NIK wejdzie w skład zarządu INTOSAI i ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie kongres INTOSAI, który odbędzie się w październiku tego roku. Skoro mowa o INTOSAI, to w 2012 roku NIK kontynuowała swoją misję przewodniczącego podkomisji INTOSAI do spraw standardów kontroli wewnętrznej. Ta podkomisja jest częścią dużej komisji do spraw standardów INTOSAI i zaryzykuję stwierdzenie, że jest najważniejsza komisja, które działają spośród tych, które działają w INTOSAI i my ważnym fragmentem jej pracy zawiadujemy. Przez cały ubiegły rok praktycznie trwały negocjacje w sprawie przejęcia przez NIK od Szwajcarii przewodnictwa w 2014 roku w grupie roboczej EUROSAI do spraw informatyki. To jest jedna z najbardziej aktywnych działających w EUROSAI grup. Jest duża odpowiedzialność i to, że Szwajcarzy właśnie do nas zwrócili się z tą propozycją, świadczy o zaufaniu i o profesjonalizmie Izby. Już teraz widać, że 2013 rok, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, będzie równie pracowity dla nas. Prezes NIK wziął udział w sympozjum Organizacji Narodów Zjednoczonych i INTOSAI, które odbyło się w Wiedniu. Miał tam prezentację na temat stylu komunikowania się z kontrolowanymi i z obywatelami i jego wystąpienie wzbudziło wielkie zainteresowanie. Na pewno wiemy, że będziemy kontynuowali współpracę bilateralną. Odbyliśmy już w tej sprawie wstępne rozmowy z najwyższym organem kontroli Albanii. Mamy pewne konkretne propozycje współpracy z Litwy. Dzięki współpracy międzynarodowej Izba jest po prostu lepsza.